Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie małą prośbę. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się. Zamknij oczy. I upewnij się, że nikt nie będzie ci przeszkadzać. Zaufaj mi. Dzięki. Jest to film podrzucony przez patrona Bartka. Bardzo dziękuję. Bartek poprosił mnie o materiał na temat czyśćca. Zrobię więc, co w mojej mocy. Na początek przytoczmy definicję czyśćca. By mieć względne spojrzenie na temat całego filmu. Czyściec miał być miejscem pośrednim ze światach. Miejscem, w którym niegodne dostąpienia raju dusze miały odpokutować swoje czyny, by w końcu móc wkroczyć do raju. Ciekawostką jest to, że w dzieciństwie wraz z dziadkiem oglądałem westerny i jeden z nich, nie pamiętam który, rozgrywał się właśnie w czyśćcu. Typowe miasto z dzikiego zachodu, z którego po spełnieniu określonych warunków można było wyjechać konnym zaprzęgiem w stronę nieba. Jednak nie o tym chcę tu mówić. Przygotowałem dla was inne wizje czyśćca niż wspomnienie z dzieciństwa. Pierwszą z nich jest wizja Dantego Alighieri, od którego pochodzi popularna na moim kanale wizja piekła. Dante Alighieri przedstawia czyściec jako pnący się w górę ostrosłup. Posiada on 12 pięter, z czego 4 pierwsze mają być piętrami przechodnimi, sprawdzającymi, czy zmarli zasługują, by faktycznie dostąpić szansy zbawienia, czy też może mają trafić do piekła. Pozostaje 7 pięter. To przykłady 7 grzechów głównych. Przebywający na nich zmarli narażeni są na każdą z głównych ludzkich słabości, co ma sprawić, iż spadną niżej. Celem pobytu w czyśćcu ma być wspinaczka przez cały ostrosłup, aż do samego czubka, gdzie rozpoczyna się raj. Im niżej jesteś, tym z cięższymi katuszami podczas drogi musisz się zmagać. Jednak z czasem, im bliżej czubka, Bóg ma docenić to, jak dzielnie radzisz sobie z przeciwnościami, zaś droga stanie się łatwiejsza. Drugą wizją czyśćca jest... No cóż, jest obrzydliwa. Ale poruszałem ją już na tym kanale. Pochodzi ona z zatwierdzonej przez Kościół książki ze świadectwem pewnej kobiety, w której czyściec miał być nieskończonym bagnem z męskiego nasienia. Liczę, że zrozumiecie. W którym brodzić po szyję mają dusze do końca świata. Co gorsze, książka nie opisuje żadnej drogi wyjścia z czyśćca. Więc albo Bóg ma decydować i zabierać z niego ludzi, albo nie ma już z niego ucieczki. Jeśli jednak chcecie, mogę i ja spróbować przedstawić wam wizję czyśćca w formie opowieści. Piszcie w komentarzach. Ode mnie to na tyle. Dziękuję moim patronom i zachęcam do wspierania kanału, bo będziemy robić razem fajne rzeczy. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.